Ciekawe, dlaczego ta woda dzisiaj w tym basenie nie ugrzęzła. Cześć, 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 cześć. Jakiś przyjaciel czworonogi chciał, żeby chyba się wyczeć. No tutaj moi drodzy, jest ten właśnie naturalny basen, że ja to tak nazywam, bo on jest naturalny tylko przez to, że zrobili tutaj taki murek i kiedy są duże przypływy, to ta woda tutaj utknie. Tak jak... Cześć, witaj, dzień dobry. Ja jestem Marcin, mieszkam w Szkocji, a wy jesteście na kanale Bez Ściemy. Dzisiaj zabieram was i moją rodzinkę oczywiście na krótką wycieczkę. Właśnie tu, gdzie się znajdujemy, znajdują się dwie dość szerokie i naprawdę długie, piaszczyste plaże. Jedna się nazywa West Bay Beach, a druga Mersey Bay Beach. I teraz jesteśmy na West Bay Beach i sami zobaczcie, jaka ta plaża jest szeroka i jaka ta plaża jest piękna. Między innymi Muzeum Lotnictwa, tak zwane National Museum of Flights. Zobaczymy tutaj ruiny Tantallon Castle. Ważne, że zimowa pora, możecie sobie lody kupić. To są lody z rodzinnej firmy Saint Luca. Tak na marginesie, bardzo dobre. Jak będziecie w Szkocji, musicie to spróbować. Mają, jak widzicie, bardzo długą tradycję robienia, produkowania lodów. A teraz znajdujemy się na plaży Mersey Bay Beach. To jest ta druga plaża, mniejsza troszkę, ale nie mniej urocza, nie mniej ciekawa. I tam widzicie przede mną, tam prosto jest naturalny basen zrobiony, jest tylko otoczony murem. Ten mur ma za zadanie uwięzić wodę podczas przepływu. W lecie to jest naprawdę bardzo duża atrakcja dla dzieciaków. Kiedy ta woda tam utknie, to tam setki dzieciaków się taplają i ta woda jest tam naprawdę bardzo ciepła. Sorry za jakość na ekran. To no jest to tak silny wiatr, że nie powinienem teoretycznie nagrywać swojego głosu, ale chciałem wam trochę po prostu powiedzieć coś na ten temat. Moi drodzy, tą skałę, którą wam teraz pokazuję, to jest tak zwany Bass Rock. Jest to tak naprawdę wyspa, tak? To jest zaklasyfikowane jako mała szkocka wyspa. Chociaż jak sami widzicie, nie jest to jakieś duże, jeśli bierzemy pod uwagę wyspy. Jest ona oddalona mniej więcej 2 km od brzegu, czyli od tej plaży, na której teraz stoję. W najwyższym punkcie ma wysokość 107 metrów, a więc no trochę jednak jest, tak? Trochę jednak jest, trochę jest wysoka. Jest to skała pochodzenia wulkanicznego, zapewne z podmorskiego wulkanu, który miliony lat temu wyrzucał tutaj lawę, no i pozostała taka wyspa. Z ciekawostką tego jest, że ta wyspa, ta skała Bass Rock jest miejscem ptaków, dwóch ptaków konkretnie. Jest ich tam mnóstwo. Teraz ich nie widać, natomiast
no w lecie, wiosna, lato, są ich tam tysiące i ta wyspa później po takiej wielomiesięcznej wizycie tych głuptaków przybiera taki dość charakterystyczny, białawy kolor, a to za sprawą właśnie ich odchodów. A ja Wam przypominam, że jesteśmy na kanale Bez Ściemy, a ja jestem Marcin i tutaj pokazuję moje codzienne życie w Szkocji, moje rodzinne życie. Zabieram Was w podróże, nie tylko po Szkocji, ale i po całym świecie. I właśnie w tym roku... Yes, I remember. A co Ty zamierzasz grać w golf? W golfa zamierzasz grać? Co chciałeś powiedzieć? I said Berek. No nie, no ja, Ty jesteś za szybki dla mnie. Ja za Tobą nie biegam, mordeczko, bo wiesz... Ja za tobą koleś nie biegam, bo i tak cię nie dogonię. To jest Kacper. Powiedz coś tam. Powiedz cześć, hi. Powiedz, kim jesteś? Kto ty jesteś? No, Kacper. Kacper. No. Troszkę nieśmiały, także generalnie najczęściej mój pysk widzicie na tym kanale. Syn jest troszkę nieśmiały, ale się ośmieli. Do kamery. Żeby występować przed kamerą potrzeba czasu. Ja też potrzebowałem czasu. 40 lat. Nie, żartuję. My to po prostu tak lubimy. No, pogoda, nie pogoda, pada, nie pada, wieje, nie wieje, słońce, nie słońce. No nie możemy usiedzieć w domu. No, musimy się poruszać, musimy się przemieszczać. Czy tutaj skały powulkaniczne. Pełno tego znajdziecie w Szkocji. Szkocja generalnie cała usłana była wulkanami. I na przykład w Edynburgu duża część budowli jest zbudowana przy użyciu kamienia ze skały wulkanicznej, pochodzenia wulkanicznego. No ja wiem, że to skała, no ktoś może powiedzieć, że skała, no jak skała, no ale ja tam widzę coś fajnego w tym, nie? Ja tam generalnie w naturze widzę wszystko. Wszystko, co jest w naturze, to dla mnie jest fajne. Moi drodzy, mam jeszcze coś do powiedzenia, bo w moich vlogach często pojawia się perspektywa powrotu do Polski, albo mieszkania w Szkocji, albo sensu przyjazdu do Wielkiej Brytanii po Brexicie. I często zadajecie mi takie pytania właśnie dotyczące tych tematów. Ja też często się na ten temat wypowiadam. I w sumie chciałbym dzisiaj tak podsumować, dlaczego ja zostaję w Wielkiej Brytanii, a konkretnie w Szkocji. No właśnie dlatego, co Wam pokazuję, dla tych widoków, dla tych podróży. Tu Wam stawiam teraz link do playlisty, gdzie w tamtym roku w lecie podróżowaliśmy po całej Szkocji i zachęcam Was do zobaczenia tych cudownych widoków. Uwierzcie, nie tylko Malediwy, Seszele czy Meksyk jest piękny, ale Szkocja jest po prostu mega. Jeśli chodzi o naturę, to nie jeden z Was byłby zaskoczony. Ty mordo, gdzie żeś ty tam wlazł? Tu! I co, mam tam wyjść do ciebie? Polecasz? Fajne widoki? Jakieś dziewczyny? Wiecie co? Użyję cytatu kogoś i od razu daję kredyt tej osobie, bo naprawdę nie wiem, kto to powiedział, ale nie jest to mój tekst. Natomiast jest to moja dewiza życiowa, moje motto i bardzo mi się to podoba i kieruję się tym w życiu, że podróże to jest jedyna rzecz, na którą wydając pieniądze stajesz się bogatszy. I powiem Wam, że pierwszy raz jak przeczytałem to i tak jak mówię, nie pamiętam gdzie i nie pamiętam kto to napisał, tak w tym momencie zachłysnąłem się tymi podróżami, bo jakoś mi to tak weszło w głowę bardzo i po prostu zacząłem to analizować i zacząłem doświadczać tego na własnej skórze już podróżując. I rzeczywiście zobaczyłem, że wydając pieniądze na podróżowanie staje się coraz bogatszy. Także tak chciałem zakończyć ten film takim mottem. I jeszcze raz Was zachęcam do podróży z nami, z podróżującą rodziną. No niewiele jest takich kanałów podróżniczych na YouTube, gdzie są powiedzmy całe rodziny podróżujące. I jakąś tą lukę chcemy wypełnić, ale nie robimy tego dlatego, żeby po prostu stać się popularnymi i podróżować jakoś rodzina i popisywać się, że jesteśmy jednym z niewielu kanałów podróżników rodzinnych. Po prostu tak czy siak podróżujemy, a przy okazji teraz stwierdziliśmy, że będziemy zabierać zawsze kamerę ze sobą i będziemy zawsze rejestrować to, co zobaczymy, bo chcemy się z Wami dzielić tym, chcemy Wam po prostu pokazywać, tak? Świat jest piękny i prawdopodobnie wielu z Was z czasem zachęcimy też do podróżowania. Fajna inicjatywa, muszę przyznać. Porobili takie miejsca, gdzie dziecko może sobie pożyczyć jakąś zabawkę podczas właśnie zabawy na plaży lub może nawet swoją niepotrzebną oddać, żeby inne dzieci skorzystały
I to jest w wielu miejscach na tej plaży. No, moim zdaniem bardzo fajna opcja. A tu jest Archie, tak? Okej, okay. Archie Pirat.